W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens. Czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Błogosławiony człowiek, który znosi swego bliźniego z jego ułomnościami, tak jak chciałby, aby jego znoszono, gdyby był w podobnym położeniu. Pan Bóg stawia na naszej drodze bardzo wiele osób i daje też wskazówki, jak te osoby powinniśmy traktować, jak powinniśmy wchodzić w relacje, które są pomiędzy nami, daje nam przykazania i zaprasza też przykładem swojego życia do tego, żebyśmy akceptowali drugą osobę taką, jaką jest. Źródłem, jeżeli chodzi o nasze działanie, nasze relacje względem drugiego człowieka, nasze postrzeganie jego, jest przede wszystkim Bóg, jego nieskończona miłość do każdego człowieka. On się lituje nad każdym grzesznikiem. On patrzy na ciebie i obojętnie, co robisz w swoim życiu, on mówi, że on ciebie kocha. On ciebie każdego dnia powołuje do życia. Jeżeli powołuje cię do życia, to znaczy, że o tobie myśli. Jeżeli o tobie myśli, to znaczy, że ciebie kocha. Patrzy na ciebie z miłością 24 godziny na dobę. Wstajemy i od rana, jako chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby dążyć do świętości. Jesteśmy też w tych relacjach z drugim człowiekiem i samym sobą narażeni na błędy, na popełnianie błędów, jesteśmy narażeni na grzech. I nie jesteśmy jedynymi osobami, które chodzą po tym świecie. Twój bliźni tak samo wstaje i od rana narażony jest na popełnianie błędów i narażony jest na popełnianie grzechu. I teraz jest sztuką, żeby spojrzeć na bliźniego swego jak na siebie samego, bo bardzo często jesteśmy w stanie swój błąd, swój grzech dopuścić, nie? Łatwo usprawiedliwić, a błąd drugiego człowieka potępić, nawet go roztrząsać, medytować nad nim. Czemu tak łatwo przyszywamy komuś łaty, że ty zawsze coś robisz, zawsze coś zepsujesz, zawsze się spóźniasz, że tak jakbyśmy chcieli sprawić, żeby ta osoba uwierzyła w to, jak my ją traktujemy. Patrzymy na kogoś, czasem wkładając ludzi w te wszystkie szuflady. Kiedy spotykamy człowieka drugi raz po jakimś czasie, po miesiącu czy po dwóch miesiącach, po prostu otwieramy szufladę i patrzymy, aha, spotykam Stefana, którego zapamiętałem w taki, a nie inny sposób. A przecież Stefan przez ten cały czas, przez te kilkanaście godzin swojego życia, może już być zupełnie innym człowiekiem, bo miał już tyle mnóstwo różnych doświadczeń, mógł spotkać działanie Pana Boga w swoim życiu, które odmienia diametralnie, a my często nie dajemy właśnie człowiekowi takiej szansy. To jest tak jak ze spotkaniem z przyjaciółmi po latach. Ja zastanawiam się nad tym, jak będę postrzegany, bo przecież tyle już rzeczy w swoim życiu przeżyłem, tyle zobaczyłem. Wiem, że jestem zupełnie innym człowiekiem i chciałbym, żeby być postrzegany na nowo, ale niestety odbieramy bardzo często w swoim życiu sobie taką szansę, nie? Dania tej świeżości. Pomoc, jaką daje nam święty Franciszek, jest po prostu taka. Widzisz kogoś, kto popełnia błędy, miej w świadomości to, że te błędy ty też popełniasz. Nie? Prosta rzecz. Spóźnia się ktoś i wiadomą rzeczą jest, że jeżeli ktoś jest spóźniony, to on już jest zdenerwowany, już, bo było jakieś ważne spotkanie i ma znowu usłyszeć słowa, znowu się spóźniłeś. Pomyśl, jak chciałbyś, żeby wyglądała ta sytuacja, kiedy ty się spóźniasz. Że chciałbyś, żeby ktoś spojrzał na ciebie z miłosierdziem i powiedział, trudno, stało się, przecież żyjemy dalej, nic wielkiego się nie stało. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.